Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam smażone warzywa po chorwacku. Tu mamy nazwę dania. Nie wiem nawet jak to się dokładnie w oryginale czyta, więc nie będę kaleczył języka. Mamy tutaj całość 820 gramów. Kaloryczność to 54 kilokalorie na 100 gramów produktu. Cała taka puszeczka będzie miała 443 kilokalorie. No i według mnie są tutaj dwie porcje, więc jedna taka porcja będzie miała 221 kilokalorii. Nie ma tu podanego producenta, jest tylko dystrybutor, jakaś tam firma w Rumunii. Co my tu dokładnie mamy w składzie? 30% papryka, dalej mamy sok pomidorowy, same pomidory, bakłażan, cebula, marchew, olej słonecznikowy, sól, groch, cukier, pietruszka. No i to tyle. Bardzo fajny skład, żadnych konserwantów, innego syfu. No jest to mało kaloryczne, bo praktycznie są same warzywa, więc powiedzmy to takie danie wegetariańskie czy wegańskie. Można oczywiście sobie to zjeść z ryżem, z kaszą czy z jakimiś innymi dodatkami, również i z mięsem. Mamy otwieracz, dosyć długa data przydatności, najprawdopodobniej 3-letnia. Ja już to kupiłem dosyć dawno temu, a i tak nadal mam ponad 2 lata do przodu. Więc jak to w środku wygląda? No i teraz jakoś to podzielić na pół, aby równomiernie wybrać te różne warzywa. No widzę, że to jest coś w rodzaju takiego, powiedziałbym, leczo. Nie jest to zbyt mocno gęste. Papryki jest całkiem sporo, bardzo fajnie. No, chyba mniej więcej jest pół. Ja i tak jeszcze tutaj coś dodam. Przykrywka oczywiście nie jest w komplecie. Trzeba sobie ją załatwić na przykład z polskiej racji żywnościowej. Tak to się teraz ładnie prezentuje. Kilka minutek będzie podgrzane. Jako że ja nie jestem wegetarianinem, a zostało mi w domu trochę mięsa mielonego, jakieś może 100 gramów, może troszeczkę więcej, to ja od razu sobie tutaj to dorzucę. No jakbym nie miał mięsa, to raczej bym zabrał ze sobą ryż. Chociaż z kaszą też to raczej można zjeść. No i ja sobie czekam, aż mi się to wszystko ładnie podgrzeje. Danie podgrzane. Najpierw sam sosik. Bardzo fajny. Taki bardzo mocno paprykowy. Lekko pomidorowy.
warzywka. Bardzo mięciutkie. Chociaż raczej zdecydowanie według mnie tutaj trzeba to doprawić. I to nawet trzeba dodać sól. Może danie nie jest takie zbyt mocno mdłe. Ale raczej dodatek soli jest tu wymagany według mnie. Tak niedużo. Ale oczywiście pieprz też jest potrzebny. Jako, że ja takie coś w rodzaju leczo lubię na pikantno, więc dodam sobie jeszcze trochę chili. No i teraz powinno być zdatne do zjedzenia. Mięso nie będę omawiał, bo to moje, więc wiadomo, że bardzo dobre. No jakby tutaj dodać jeszcze na przykład ryżu, to rzeczywiście bardzo mocno by się to zagęściło. Sam sos nie jest zbyt mocno gęsty. Jakieś komary chcą mnie tutaj zjeść. Albo moje jedzenie zjeść. Po doprawieniu jest zdecydowanie lepiej. Nabrało lekkiej pikantności. Chociaż nie było to takie mdłe, ale raczej soli tutaj trzeba dodać. A ja zazwyczaj soli, zazwyczaj w większości dań nie dodaję. Tu jednak według mnie trzeba było dodać. No samymi takimi warzywami raczej byśmy się nie najedli, więc dodatek ryżu albo kaszy jest tu wręcz wymagany. No ale jak widać, jajem bez, za to mam mięso. A jakby jeszcze do tego dodać ryż, to jeszcze sądzę, żeby było gęstsze i jeszcze smaczniejsze. No i oczywiście było więcej kalorii. Same warzywa bardzo dobre. Dosyć mocno wyrazisty smak sosu. Z przewagą smaku paprykowego. Danie jak najbardziej według mnie smaczne. Oczywiście po doprawieniu. Według własnego uznania. Na plus, że nie ma żadnych konserwantów. Wielka pucha. Dwie osoby się najedzą, o ile dodadzą jakieś dodatki. Nie sądzę, żeby jedna osoba zjadła całą puszkę naraz. Ja tego dania bardzo polecam. Według mnie smaczne. Ale raczej je trzeba jeść z dodatkami. Chyba, że ktoś jest naprawdę na jakiejś bardzo mocnej diecie. Polecam to danie jak najbardziej, chociaż bardziej to jest taki półprodukt według mnie. Nie jest to dostępne w regularnej sprzedaży, tylko jak jest tam jakiś tam w tym sklepie tydzień chorwacki, czy jakiś tam inny, bo niezbyt często ja to widziałem. Ostatnio widziałem w jakiejś trochę innej szacie graficznej tą puszkę. To jest taka dosyć stara, powiedzmy, dostawa, ale jak widać, mówiłem, termin ważności jest bardzo długi. Ja to jak najbardziej polecam, o ile ktoś chce sobie sam spróbować, w jakiej cenie ja to sobie kupiłem i gdzie. Wszystko będzie podane pod spodem w opisie. No i to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.